Cześć, dzisiaj pokażę Ci w jaki sposób zainstalować Origin na Twoim komputerze albo laptopie. Przy okazji, jeśli chcesz, żeby z takich filmów łapkę w górę oraz subskrypcję z A więc co musimy zrobić, aby zainstalować platformę Origin na naszym komputerze? Początkowo, oczywiście, udajemy się do linku, który macie w opisie tego filmu. Tutaj, jak widzicie, mamy możliwość pobrania Origina. No i mamy dwie możliwości. E, opcja A na Windowsa, jeśli macie Windowsa, pobieracie na Windowsa, jeśli Maca, to pobieracie po prostu na Maca. Ja w tym przypadku biorę na Windowsa, to jeszcze macie dostępne wymagania, e, które są niezbędne do poprawnego działania tej platformy a więc bramy pobierz, no i nasza platforma aktualnie się pobiera, waży 60MB to potrwa właściwie chwileczkę czekamy ten momencik, no i właściwie zaraz mamy, ja tutaj już mam w sumie pobrany ten klient, więc odpalamy tego klienta dobra, w momencie kiedy nasza platforma się pobierze, powinno nam się odpalić takie fajne okno które aktualnie w tym momencie widzicie no i mamy komunikat, graj w swoje ulubione gry i kontaktuj się ze znajomymi wszystko w jednym miejscu więc klikamy zainstaluj platformę Origin no i tutaj w tym momencie musimy brać dysk docelowy naszego e, orygina, naszej instalacji. U mnie może być to powiedzmy w ramach testu, e, niech to będzie nawet ten dysk systemowy, czemu by nie? Jeśli wszystko przeczytamy i zapoznamy się z regulaminem, to akceptujemy regulamin i wybieramy w tym przypadku opcję dalej. Następnie rozpocznie się nasze szybkie instalowanie orygina na naszym komputerze. Także robię szybkie cięcie i widzimy się za moment. OK, nasza platforma aktualnie się zainstalowała. Także instalacja przebiegła pomyślnie. Aktualnie czekamy na pojawienie się okienka. Ono powinno się samo odpalić. Jeśli nie, to zaraz uruchomimy Orygina ręcznie, już na naszym komputerze. Ale z tego co widzę, tam jakaś klepsydra się przy tym pojawiła, więc właśnie, o, coś tam się załącza. No i dobra, moi drodzy. nam się aktualnie zainstalował. Mamy możliwość zalogowania się na naszą platformę. Jeśli nie macie konta, no to oczywiście najpierw musimy je stworzyć. Więc wybieramy w tym przypadku opcję załóż konto i tutaj tworzymy nasze nowe konto. Na początku wybieramy kraj, w którym aktualnie mieszkamy, potem wpisujemy datę urodzenia, no i akceptujemy regulamin. Po zaakceptowaniu regulaminu wpisujemy nasz adres e-mail oraz hasło, a poniżej wpisujemy nasz ID. Czyli w tym przypadku numer identyfikacyjny, który będzie już z nami na zawsze. No i oczywiście dodatkowo imię, nazwisko, jeśli chcemy takie dane wpisać. One nie są wymagane, ale w tym przypadku ID, hasło oraz e-mail musimy wpisać. A następnie, oczywiście, klikamy dalej. W kolejnym okienku mamy możliwość wybrania pytania awaryjnego. Także mamy tutaj szereg pytań, dzięki którym potem odzyskamy nasze konto, gdybyśmy zapomnieli do niego hasła. W tym przypadku potem po prostu klikniemy opcję Zapomniałem hasła, a origin zapyta się nas o jakieś konkretne dane, do których znamy tylko my i wyłącznie odpowiedź. Także taką opcję możemy sobie ustawić, następnie poniżej możemy. E, ustawić czy nasz profil i moją aktywność i moją znajomych mogą przeglądać powiedzmy znajomi znajomi znajomych czy po prostu wszyscy lub nikt no i w tym momencie możemy ustawić czy inni gracze mogą nas wyszukać po naszym adresie e-mail oraz czy zgadzamy się otrzymywać wiadomości e-mail dotyczące produktów i aktualne, aktualnych wydarzeń i promocji także jeśli już wszystko zrobimy to wybieramy opcję załóż konto na koniec zostanie tylko przesłany kod weryfikacyjny na naszego maila który po prostu musimy wpisać po wpisaniu, klikamy dalej i tym samym sposobem będziemy już mieli nasze własne konto na Originie. Także jeśli film był dla Ciebie przydatny i zaoszczędziłeś dzięki niemu czas, liczbę w górę oraz subskrypcję dzwoneczkiem. A jeśli planujesz założyć konto w banku albo ktoś z Twojej rodziny, to w banku aktualnie jest promocja i podczas zakładania swojego konta dostaje się 100 zł na start. Z linku oczywiście, który macie w opisie tego filmu, tam jest cała instrukcja. No i sobie to tyle. A jeśli byście się nie to zapraszam Was na streamę na moim drugim kanale. Miłego dnia.